Hej, siemanko, witam wszystkich. Ja jestem Barney, a w tym filmie chciałbym wam pokazać, jak zrobić sobie pola użytkowe na mapie. Co znaczą pola użytkowe? Pola użytkowe to są takie pola, na których gra będzie nam generować losową uprawę oraz kontrakty. Pod warunkiem, że to takie pole nie będzie na farmlandzie, który należy do gracza. To jest właśnie podstawowa zasada. Ja już sobie przygotowałem takie pola, na których chciałbym właśnie, aby pojawiła się ta losowa uprawa i żeby był na przykład właśnie kontrakt na to. I teraz musimy oskryptować takie właśnie pole. Co to znaczy? Są to specjalne takie właśnie cornery, czyli takie kąty, które ustawiamy na mapie i one generują nam taki obszar i z tego obszaru właśnie gra wie, że w tym właśnie miejscu ma zostać utworzone pole oraz tutaj właśnie po tym polu będzie się poruszał pracownik i na tym obszarze też zostanie wygenerowany kontrakt. I teraz szukamy w naszej mapie takiego transformu najlepiej jak gameplay, bo w nim jest zawsze transform fields. Jeżeli go nie macie albo jest w środku pusty, przechodzimy do plików gry. Najlepiej do data, następnie maps, tutaj map US i otwieramy mapę US w edytorze. Ja już mam ją otwartą, załadowaną. Tutaj przechodzimy do transformu gameplay, następnie do fields i jak widzicie tutaj są wszystkie pola z tej mapy amerykańskiej. Pierwsze pole sobie zostawiamy, zaznaczamy pole numer 2 i zaznaczamy z shiftem pole numer 12, tak aby usunąć te pola, żeby zostało nam pole tylko 1 i 13. Dlaczego? 1 to będzie nasze takie startowe pole, taki po prostu przykład, a pole 13 jest oskryptowanym polem na kontrakt z trawą. Więc zaznaczamy pole 14 i z shiftem doznaczamy sobie ostatnie pole, tak aby je usunąć, żeby tylko w tym transformie zostały nam te dwa pola 1 i 13. Zaznaczamy główny transform fields, wybieramy file, export selection with files, zapisujemy sobie, to możemy nawet sobie zapisać na pulpicie, nie ma to znaczenia, bo to są tylko zwykłe transformy, bez żadnych tekstur, więc nic tu tam się nie pogubi. Pola, zapisz, nie, tak, następnie zamykamy naszą amerykańską mapę, oczywiście bez zapisywania. Przechodzimy teraz do edytora, gdzie jest nasza mapa załadowana i musimy zaimportować sobie właśnie te pola, które wyeksportowaliśmy. Teraz proponuję wyciąć ten transform fields z tutaj głównego okna i przenieść go do transformu gameplay. Możemy sobie go również przenieść do góry. Tutaj klikamy prawym, wybieramy move up i on się przesuwa do góry. Najlepiej ustawmy sobie go na samym początku tego transformu, ponieważ tutaj będziemy do niego dużo razy wracać, gdy będziemy ustawiać swoje pola. OK. I teraz musimy zaznaczyć sobie ten transform fields, przejść do script, map i tutaj wybrać toggle render field area, tak aby te obszary zostały renderowane. Jak widzicie, tutaj jest jeden obszar i jeszcze powinien być gdzieś drugi obszar, tutaj jest taki różowy. To jest chyba pole numer 1, a to jest pole numer 13, więc to jest to pole z misją na trawę. OK, to zaczniemy sobie najpierw od tego pola numer 1. Tutaj rozwijamy sobie transform field 01. Zostawcie sobie zawsze te transformy na 000, czyli tak jak mamy teraz zaznaczone, nie klikamy tutaj Ctrl B. Nie. Rozwijamy sobie ten transform, przechodzimy sobie tutaj do field dimensions i usuwamy sobie te cornery tak, aby został nam tylko jeden corner. Właśnie tutaj ten. I teraz klikamy sobie Ctrl B i ustawiamy ten corner w tym miejscu, tak, na rogu naszego pola. Następnie rozwijamy tutaj ten transform, wybieramy corner 012, również teraz klikamy Ctrl B, przenosimy go tutaj w to miejsce, jak widzicie ten obszar się nam ustawia już do kursora i teraz musimy zaznaczyć ostatni ten corner, czyli ten trzeci i ustawić go w odpowiednim miejscu, czyli zaznaczamy trzeci, Ctrl B i robimy coś takiego i automatycznie gra, czy to edytor tworzy nam czwarty corner, czyli ten i przez to nam się utworzył teraz taki prostokąt. Jak widzicie, ja sobie go ustawiłem dokładnie tak, jak jest to moje pole, więc na tym polu teraz będę miał no i kontrakt i losową uprawę, chyba że ten farmland będzie należał do mnie, to pole zostanie właśnie z taką teksturą kultywacji. Dobrze, teraz na tym polu ustawię sobie pole numer 13. Aha, zapomniałem jeszcze. Tutaj mamy jeszcze bardzo ważną rzecz. Field Map Indicator. To jest transform, który również robimy Ctrl B i ustawiamy go na środku naszego pola. Dlaczego na środku? Ponieważ właśnie to jest transform, z którego
gra sczytuje informację, gdzie ma wygenerować numer pola. Jak sobie klikniecie Escape, czyli to załadujecie PDA, prawda, w grze, to każde pole jest ponumerowane i tutaj będzie właśnie wyświetlał teraz się w tym miejscu, w którym jest ten Transform, Field Map Indicator, będzie wyświetlał się numer pola w grze. Ok, to teraz przechodzę do pola numer 13. Ja go mogę sobie nazwać pole numer 2. I tutaj jest procedura ta sama, więc po prostu muszę poskładać tutaj te kornery po rogach. Ctrl B, klikam tutaj w to miejsce. O, tutaj nawet już się załadował prawie idealnie. Ctrl B, to miejsce. I ten trzeci. Ctrl B, to miejsce. Następnie Field Map Indicator. Również Ctrl B. I ustawiam go na środku tego pola. W tym miejscu będzie generowany ten numerek. No i teraz mam takie jeszcze pole w L-kę. Jak wiecie, jakbym sobie chciał ustawić tutaj jeden korner, no to i potem trzeci tutaj, no to gra mi zrobi coś takiego. A ja chcę takie pole w L-kę. Już wam mówię, jak to sobie ogarnąć. To sobie zwinimy te transformy. Zaznaczamy sobie, a field 02 tutaj powinno być, a nie 2. Ale to chyba raczej aż takiego znaczenia nie ma. Pamiętajcie, że tylko to jest właśnie z misją na trawę, a ten pierwszy zaznaczamy, robimy Ctrl D, żeby go zduplikować. Następnie zmieniamy tutaj numer na 03, bo to jest już trzecie pole. Wybieramy sobie tutaj ten corner. Przechodzimy sobie, możemy sobie zacząć nawet z tej strony, nie ma to takiego znaczenia. Klikamy Ctrl B, ustawiamy go tutaj. Widzicie, to pole jest ustawione w tą stronę, ale to naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, bo za chwilę zobaczycie, zaznaczamy drugi corner, Ctrl B, klikamy w ten róg, no i trójeczka i ustawiamy go tutaj, Ctrl B i ustawiamy, żeby tutaj nam ładnie pasowało w rogach tego pola. Ok, i teraz jak zrobić tutaj kolejny ten? Nie kopiujemy transformu Field 03, kopiujemy cały ten corner, ten jeden corner. Robimy po prostu Ctrl D, następnie Ctrl B, klikamy sobie tutaj, żeby ustawić go w tym miejscu idealnie, rozwijamy go, drugi corner zaznaczamy, klikamy tutaj Ctrl B, zaznaczamy, znaczy ustawiamy go tutaj w tym miejscu, teraz przechodzimy tutaj na koniec tego pola, zaznaczamy sobie trzeci corner i klikamy Ctrl B, no i dostawiamy tutaj do rogu, tak żeby nam się tutaj zakrył cały ten obszar, na którym chcemy mieć to pole. I tak oto mamy zrobione trzy pola. I wiecie, jakby to pole było bardziej takie nieregularne kształty miało, no to tych kornerów tutaj musimy zduplikować więcej. Po prostu całe to pole musi zostać tak pokryte tym obszarem, tym kolorem. Bo tutaj teraz są, każde pole ma inny kolor. Teraz musimy tylko sobie wziąć Field Map Indicator i to już od was zależy, czy w takim polu chcecie tutaj sobie ustawić, czy tutaj. Ja go po prostu Ctrl B i ustawię w tym miejscu. Dobrze, teraz musimy sobie tylko zrobić tak, aby te pola były po prostu na osobnym farmlandzie, bo ja mam tutaj całą mapę pokrytą jednym farmlandem i on należy do gracza, więc przechodzę tutaj do farmlandu, wybieram sobie farmland numer 2 i ja sobie tutaj zamaluję to pole. Znaczy ten obszar, gdzie są te pola, tak wiecie, to nie będzie musiało być idealnie, ponieważ to chodzi tylko o to, żeby wam pokazać, jak to będzie zrobione. Dobrze. Tak. Będzie dwójka. Tylko teraz pamiętajcie, że jak zrobicie wszystkie trzy pola, tak jak w moim przypadku, na jednym farmlandzie, to potem, gdy kupicie farmland, to kupi wam się automatycznie wszystkie trzy pola. Więc jeżeli byśmy chcieli mieć na przykład tak, żeby to pole było jeszcze do kupienia osobno, no to wybieramy kolejny farmland. To byśmy sobie musieli tak zamalować tutaj cały ten drugi farmland, no nie? Żeby on był tutaj po prostu osobnym farmlandem. Ok, gdy już mamy tak przygotowane pola, zapisujemy mapę. Edytor możemy sobie w tym momencie już również zamknąć. Teraz musimy tylko przejść do XML-u Farmland i tutaj dopisać te dwa nasze farmlandy, które utworzyliśmy. Więc ustawiamy sobie tutaj za ostatnią linijką naszego farmlandu, ostatniego farmlandu
Oczywiście kursor, klikamy Enter, tak aby sobie tutaj otworzyć przerwę. Kopiujemy to i wklejamy. I tutaj tak, tu jest Farmland ID, czyli po prostu dwójeczka. Tutaj NPC-ta też dwójkę i Default Property Farm też tam false. Następnie wklejam jeszcze raz, bo teraz mam trzy farmlandy, więc to się musi zgadzać. Tutaj trójeczka i tutaj NPC-ta również trójkę. Jeżeli byśmy tutaj sobie wpisali Default Farm Property True, to ten farmland na starcie należy do gracza. I okej, to sobie zapisujemy, zamykamy i przechodzimy do gry, żeby przetestować, czy nam to działa. Także dobra, ja sobie uruchamiam grę i widzimy się już na mapie. Okej, gdy już mapa się załadowała, możemy sobie sprawdzić log, czy jest na pewno wszystko w logu czysto, żeby czasami nie było problemu z farmlandami, ale jak widzicie, u mnie nie ma żadnych errorów, więc jest wszystko ok. I zaraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda na PDA mapy. Jak widzicie, tu jest trójeczka, gdzie ustawiłem ten Field Map Indicator. Tu jest dwójka na środku, jedynka też jest w miarę na środku, to zawsze sobie można przecież przestawić, ale już wiecie, o co chodzi. Także losowa roślina też również jest wygenerowana. Teraz sprawdzimy jeszcze tylko, czy się generują jakieś kontrakty. Okej, jeszcze nie ma żadnych kontraktów, trzeba by było przewinąć czas. Jak widzicie, tutaj jest rzepak, który już jest zebrany, tutaj nie ma nic, chociaż nie, trawa rośnie, bo tutaj jest misja na trawę. O właśnie, tu jest misja na trawę, a tutaj została wygenerowana kukurydza. Więc spróbuję przewinąć trochę czas, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, sprawdźmy, czy jakieś zostały tutaj wygenerowane kontrakty. I tak, jak widzimy, na polu numer 1 jest kontrakt na kultywatorowanie. Jest tutaj 193 euro nagrody, bo to pole po prostu jest bardzo małe. Tutaj widzicie, rośnie już trawka. Niby, że jest napisane gotowe do zbioru, ale chyba raczej to nie jest gotowe do zbioru. Więc jeszcze spróbuję raz przewinąć czas i zobaczymy, co się wtedy tutaj wygeneruje. Chociaż teraz jest też wrzesień, więc może być problem z tym. I też przy takim szybkim przewijaniu czasu może też być właśnie problem z tymi roślinami. No jak widzę, teraz tutaj ta trawka jest troszeczkę większa. Tutaj nadal nic się nie dzieje, pewnie będzie kontrakt dalej na kultywatorowanie. No i tak. Niestety, tutaj nie pojawi się pewnie teraz, bo już jest za późno, kontrakt na zbiór tej trawy. Ale jak widzicie, pola działają, na PDA się pokazują. Więc wszystko powinno być ok, jeżeli będziecie sobie tak to układać. Dobra, to dzięki za uwagę i trzymajcie się. Siemaneczko, cześć, cześć.